Dzień dobry. Zapraszamy do obejrzenia filmiku o tym, jak działa generator wniosków aplikacyjnych stworzony na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Aby uruchomić generator, w oknie przeglądarki musimy wpisać adres www.gwa.pomorskie.eu. Jeżeli w systemie internetowym znajdujemy się po raz pierwszy, musimy utworzyć sobie konto. W tym celu zakładamy login. Następnie hasło. Hasło musimy powtórzyć. Podajemy swoje dane. Adres e-mail. I musimy przejść weryfikację, że nie jesteśmy robotem. Wybierz wszystkie zdjęcia, na których jest trawa. Przeszliśmy pozytywnie weryfikację, dokonujemy rejestracji. Konto nasze zostało utworzone, zatem możemy się zalogować. Wpisujemy login, wpisujemy hasło. Znajdujemy się w głównym oknie generatora wniosków aplikacyjnych, z poziomu którego będziemy mogli zarządzać wszystkimi utworzonymi przez nas wnioskami. Będziemy mogli dodać nowy wniosek, obejrzeć nasze wnioski, dokonać zmiany w haśle, tudzież wylogować. Gdy nie mamy wniosku, klikamy na nowy wniosek i dokonujemy wyboru numeru konkursu, w ramach którego chcemy ubiegać się o dofinansowanie, na przykładu 8.3. Poniżej ukazuje nam się okno z ogólnymi informacjami na temat konkursu, m.in. z danymi kontaktowymi do osoby odpowiedzialnej za dany konkurs. Tworzymy wniosek. Znajdujemy się w części, w której będziemy wypełniać poszczególne pola formularza wniosku. Po lewej stronie mamy podział na sekcje od A do G. Po sekcjach poruszamy się dowolnie, klikając na tytuł sekcji bądź za pomocą przycisków wstecz i dalej. Nie ma obowiązku wypełniania sekcji w jakiejkolwiek kolejności. Mamy też informację o tym, kiedy wygaśnie nasza sesja, w momencie kiedy nie wykazujemy żadnej aktywności w systemie informatycznym. Poniżej mamy namiary na osobę będącą opiekunem konkursu, do której możemy się zwrócić o pomoc merytoryczną. U góry po prawej stronie mamy dwa bardzo istotne przyciski. Sprawdź wniosek oraz zapisz wniosek. Sprawdź wniosek jest to funkcja, dzięki której możemy sprawdzić poprawność wypełnienia pól na każdym etapie pracy nad formularzem wniosku. Natomiast zapisz wniosek służy do zapisania wszystkich prowadzonych przez nas zmian i powinniśmy z niego korzystać za każdym razem, jak prowadzimy poważniejsze zmiany w naszym formularzu wniosku. W sekcji A podajemy ogólne informacje na temat naszego projektu. Pole zaznaczone na szaro są to pola nieaktywne, które zostały wypełnione przez generator wniosków w zależności od tego, jaki obraliśmy konkurs. Tutaj podajemy główne informacje takie jak tytuł, streszczenie, okres realizacji projektu wybieramy za pomocą wbudowanego kalendarza. W momencie, kiedy mamy możliwość wielokrotnego wyboru, korzystamy z przycisku Ctrl oraz klikamy myszą na zagadnienie, które chcemy dodatkowo dodać. Czyli chcąc wybrać kilka typów projektów, możemy zacząć Ctrl plus przycisk lewy myszą. Jeżeli się pomyliliśmy i chcemy jakiś typ projektu odznaczyć, robimy tak samo, naciskamy Ctrl i klikamy lewym przyciskiem myszy. Skończąc pracę nad sekcją A, możemy przejść do sekcji B, gdzie podajemy główne informacje o wnioskodawcy oraz o partnerze, jeżeli takiego przewidujemy. W punkcie B5 musimy odpowiedzieć na pytanie, czy mamy możliwość odzyskania podatku VAT. Możemy odpowiedzieć tak, nie bądź częściowo. Wybierając odpowiedź nie bądź odpowiedź częściowo, należy szczegółowo uzasadnić nasz wybór, podając podstawę prawną wskazującą na brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony na dzień składania wniosku, na okres realizacji
oraz na okres trwałości naszego projektu. W punkcie B12 odnosimy się do tego, czy projekt jest partnerski, czy nie. W momencie, kiedy nie przewidujemy partnera, nie musimy wypełniać żadnych dodatkowych pól. Jeżeli partnera przewidujemy, musimy podać informacje na temat partnera oraz na temat udziału finansowego partnera w naszym projekcie. Przy każdym punkcie, jeżeli mamy jakikolwiek problem z wypełnieniem punktu i za bardzo nie rozumiemy, jakie informacje musimy podać, znajduje się znak zapytania, w którym jest dokładny opis, czego generator wniosku aplikacyjnego od nas wymaga w danym polu formularza wniosku. Przechodząc do sekcji C, powinniśmy przygotować sobie informacje na temat aspektów finansowych naszego projektu oraz na temat wskaźników rezultatu i produktu. W porównaniu do poprzedniej perspektywy finansowej, w sekcji tej mamy duże ułatwienia. Generator wniosku aplikacyjny z góry narzuca nam kategorie kosztów. My jedynie musimy się odnieść, czy w danej kategorii kosztowej przewidujemy nakłady finansowe. I tak na przykład w pracy przygotowawczej musimy zaznaczyć włącz i w opisie planowanych działań wypisujemy wszystkie wydatki, jakie przewidujemy w danej kategorii kosztowej. Tutaj szczegółowo podajemy informacje, czy w danej kategorii kosztowej VAT jesteśmy w stanie pozyskać w całości, czy nie odzyskujemy VAT-u, czy odzyskujemy VAT częściowo. Roboty budowlane i tak dalej. Promocja. W części C2 do obranych wcześniej zadań podajemy wartości, jakie przewidujemy w danych kategoriach wydatków. Po wypełnieniu części C2 powinniśmy przejść do części C4, w której pokazujemy wydatki w ramach kategorii kosztów podlegających limitom. Jest tu też duże ułatwienie, ponieważ program sam za nas wylicza udział procentowy danego nakładu finansowego w projekcie, co pokażę później już na prawidłowo wypełnionym wniosku. Część C5 są to źródła finansowania w projekcie, tak samo jak w poprzedniej perspektywie finansowej. Natomiast w punkcie C6 i C7 podajemy wskaźniki produktu i rezultatu. Tutaj też mamy duże ułatwienie, ponieważ wskaźniki produktu i rezultatu z góry mamy narzucone w zależności od tego, jaki obraliśmy typ projektu. My tylko podajemy wartość docelową. Tutaj też nie musimy rozpisywać planowanych wskaźników w poszczególnych latach, tylko podajemy wartość docelową, której się spodziewamy na koniec realizacji projektu. Sekcja D jest to sekcja typowo opisowa, w której przedstawiamy zakres tematyczny naszego projektu oraz opisujemy cele, jakie nasz projekt będzie realizował po jego zakończeniu. W sekcji E opisujemy, w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji regionalnego programu operacyjnego. Należy tutaj odnieść się do wszystkich wskazanych zagadnień i obszarów, które są zależne od tego, jaki wybraliśmy typy projektów. W punkcie C musimy obrać sobie obszar tematyczny i w zależności od tego, jaki obszar tematyczny wybierzemy, pojawiają nam się kolejne zagadnienia, do których obowiązkowo musimy się odnieść. Sekcja E jest na tyle istotna, że wszystkie informacje, które tutaj podamy, stanowią podstawę do dokonania oceny strategicznej projektu. W sekcji F oświadczamy, że wszystkie informacje, jakie podaliśmy w formularzu wniosku, są prawdziwe oraz że nasz projekt przestrzega zasad trwałości, zrównoważonego rozwoju, równości mężczyzn i kobiet i tym podobne. I tutaj musimy zaznaczyć dwa okienka, że się zgadzamy z powyższymi oświadczeniami i że zapoznaliśmy się ze wszystkimi regulaminami. Sekcja G dotyczy załączników. Tutaj odnosimy się do poszczególnych załączników. Należy pamiętać, że w przypadku załączników środowiskowych, nawet jeżeli nie posiadamy załącznika dotyczącego Natura 2000, należy się do tego punktu odnieść i zaznaczyć nie dotyczy. I tak samo jest w przypadku załącznika trzeciego. Musimy tu zaznaczyć, czy nasz projekt dotyczy zakresu rzeczowego realizacji inwestycji. Jeżeli zaznaczymy odpowiedź tak, to informujemy, czy posiadamy dokumentację techniczną, czy też nasz projekt
opiera się na programie funkcjonalno-użytkowym. Następnie mamy pytanie o partnerów, gdzie też musimy się ustosunkować tak bądź nie dotyczy, o statusie prawnym wnioskodawcy, o pomocy publicznej oraz mamy możliwość załączenia załączników dodatkowych. Tutaj musimy wybrać albo nie dotyczy, albo zaznaczyć tak i wtedy mamy możliwość dodać załączniki. Wpisujemy dany załącznik i już jest w tym momencie on załączony, bądź jeżeli się pomyliliśmy, zawsze możemy go usunąć z listy załączników. Usuwając go z listy załączników, pamiętajmy, byśmy poprawili informacje na temat załączników dodatkowych. Po zakończonej pracy nad formularzem wniosku, pamiętajmy zawsze, żeby go zapisać, a także sprawdzić, czy nie ma żadnych błędów. Ponieważ ten formularz wniosku nie jest w pełni wypełniony, jak widać, mamy bardzo dużo błędów, które przed wysłaniem formularza wniosku należałoby poprawić. Po zakończonej pracy możemy przejść bezpośrednio do Moje wnioski, bądź się wylogować. Co należy zrobić, aby wysłać wniosek? Mamy wniosek roboczy, klikamy Edytuj. Weszliśmy do wniosku, na którym dotychczas pracowaliśmy. Chcąc go zapisać, powinniśmy raz jeszcze sprawdzić, czy nasz wniosek jest poprawnie wypełniony. W tym celu używamy funkcji Sprawdź wniosek. Wyskoczył nam błąd, że nie mamy wypełnionej części A21 oraz że w części finansowej promocja przekracza dopuszczalny limit. Zatem musimy przejść do A21. Zaznaczyć, że projekt jest realizowany na terenie całego województwa oraz następnie przechodzimy do części C i wszędzie tam, gdzie mamy za dużą promocję, musimy dokonać. Raz jeszcze sprawdzamy, czy nasz wniosek jest wypełniony prawidłowo. Tak, nasz wniosek jest wykonany prawidłowo. Zatem zapisujemy wniosek i wracamy do menu głównego Moje wnioski. Pracując z generatorem wniosków aplikacyjnych, w każdej chwili możemy utworzyć PDF z formularza wniosku. W tym celu korzystamy z funkcji Generuj PDF. Ponieważ naszego formularza wniosku jeszcze nie wysłaliśmy do Departamentu Programów Regionalnych, wydruk pokazuje się w wersji wydruk roboczy. Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, że w każdej chwili możemy go mailowo wysłać na konsultacje merytoryczne do Departamentu Programów Regionalnych, do opiekuna konkursu. Wiedząc, że nasz wniosek jest wypełniony prawidłowo, przyciskamy przycisk Wyślij i naciskamy OK. Tutaj możemy ocenić prawidłowość działania generatora. Wyślij. W momencie, kiedy nasz wniosek jest wysłany, możemy wygenerować PDF-a. Po wygenerowaniu PDF-a zapisujemy go sobie. I ten PDF trzeba wydrukować i przynieść w formie papierowej do Departamentu Programów Regionalnych. Wracamy do panelu wnioskodawcy, wylogowujemy się i przechodzimy do składania wniosku aplikacyjnego w formie papierowej. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Do widzenia.